Witam Panią Cisman. Czy dobrze mnie słychać? Nazywam się Piotr Marcinkiewicz i pracuję w firmie Samsung Electronics. Zainteresowałem się przez studiów na Politechnice Warszawskiej do tego stopnia, że postanowiłem sprawdzić, czy uda się włożyć go w naprawdę ciekawe urządzenie, w takiego pająka biegającego po laboratorium. Okazało się to sporym sukcesem. Linux w systemach czasu rzeczywistego to było to, czym zajmowałem się na Politechnice Warszawskiej w czasie doktoratu. Potem postanowiłem zająć się bardziej komercyjną działalnością, nawigacją samochodową. Tutaj Linux też okazał się doskonałym narzędziem do tego, żeby dostarczyć naszym klientom najwyższą jakość nawigacji. Od 3 lat pracuję w firmie Samsung, która przynajmniej w zakresie mojej pracy jest firmą, która opiera się całkowicie na Linuxie. Od 3 lat pracujemy nad rozwojem Tizena, czyli naszej platformy na urządzenia odbudowane. Moja prezentacja ma na celu zachęcenie Państwa do kontrybucji do naszej platformy. Chcielibyśmy, żebyście jako miłośnicy open source'a rozwijali komponenty source'owe, na których opiera się platforma Tizen, jak również spróbowali stworzyć open source'owe oczywiście aplikacje, na nią korzystające z interfejsów programistycznych opartych na standardzie HTML5, który jest podstawą interfejsu programistycznego naszej platformy, o czym będę mówił dokładnie. Więc najpierw przedstawię najważniejsze cechy naszej platformy. Następnie postaram się uzasadnić, dlaczego wybraliśmy HTML5 jako podstawę interfejsów programistycznych, a następnie pokażę, że nasze interfejsy programistyczne w HTML, które dodaliśmy do standardu, pozwalają na tworzenie aplikacji webowych, czyli aplikacji opartych w standardach W3C, nie ustępujących aplikacjom natywnym, czyli aplikacjom napisanym w języku C. Jak zbudowany został Tizen? No, najważniejszym komponentem jest oczywiście jądro. Wykorzystaliśmy jądro Linuxa. Na tej bazie postanowiliśmy korzystać Enlightenment, czyli Enlightenment Library, jako podstawę do budowy interfejsu użytkownika. Dlaczego właśnie zdecydowaliśmy się na Enlightenment? Nie jest to najpopularniejsza biblioteka do budowy interfejsu użytkownika na Linuxie, niemniej ona ma pewne pozytywne cechy, jeżeli chodzi o urządzenia budowane. Jest lekka, szybka i pozwala na tworzenie responsywnych aplikacji. Na tej podstawie postawiliśmy nasz własny port WebKita, który opiera się na Enlightenmentie. Dzięki temu jest szybszy od konkurencji. Z drugiej strony, dzięki wykorzystaniu WebKita 2 zapewniamy bardzo wysoką zgodność z standardami HTML5 i CSS3 oraz wydajny silnik interpretujący JavaScript. Co dodaliśmy od siebie do tych komponentów open source'owych? Dodaliśmy Web Runtime, czyli środowisko uruchomieniowe dla aplikacji webowych. Co ona tak naprawdę dodaje? No, dodaje dodatkowe interfejsy, których w standardzie HTML nie znajdziemy, a które są potrzebne na smartfonie, aby aplikacja webowa rzeczywiście nie ustępowała aplikacji natywnej. Tutaj jest taka grafika, która pokazuje te warstwy, o których mówiłem wcześniej, jak one się układają. JavaScript jest technologią, która służy do budowy aplikacji. Dzięki temu, że wykorzystujemy JavaScript, jest to bardzo łatwe. Chciałbym też wykazać, dlaczego właśnie ten język jest najlepszy. Tizen
jest oprogramowaniem otwartym, dostępnym na licencji Apache Sun Software License. Pod egidą Linux Foundation działa organizacja Tizen. Na naszej stronie dostępne jest pełne źródło, dostępne są repozytoria oraz narzędzia do budowy aplikacji na tą platformę. Naprawdę te narzędzia są bardzo wysokiej jakości, opierają się oczywiście na open source'owym Eclipse i pozwalają na debugowanie na symulatorze działającym na PC-cie aplikacji webowych zgodnych z platformą Tizen. Jak wygląda historia tej platformy? No, głównymi kontrybutorami do Tizena jest Samsung oraz Intel. Co wnosi Samsung? Swoje doświadczenie w budowie oprogramowania na smartfony. Od jakiegoś czasu wykorzystywaliśmy Linuxowe platformy do budowy własnych systemów, innych niż Android, opartych na Linux Mobile. I to doświadczenie wnieśliśmy do Tizena jako naszą kontrybucję. Natomiast Intel wnosi doświadczenie związane z MIGO, czyli na przykład system budowania. To wszystko dzięki przyjęciu parasola Linux Foundation staje się projektem otwartym dla każdego, kto chce zgodnie z zasadami open source kontrybuować. Chciałbym przedstawić najważniejsze argumenty na rzecz tego, żeby wykorzystywać HTML5 jako podstawę do interfejsu, do budowy aplikacji. Dlaczego właśnie JavaScript? No na pewno nie dlatego, że jest on trendy. Musimy się zastanowić, jakie konkretne cechy JavaScriptu czy narzędzi standardów HTML-u czynią je tak doskonałą podstawą dla nas. Przede wszystkim standaryzacja. Mamy bardzo wiele narzędzi dostępnych na rynku, które pozwalają na budowanie aplikacji, na budowanie stron internetowych. Również stron internetowych mobilnych, które już w tej chwili na smartfonach są dosyć popularne. Te narzędzia mogą zostać wykorzystane do tego, aby łatwo otworzyć aplikacje, również aplikacje, nie tylko strony. Chcemy korzystać z tego dorobku. Co więcej, jeżeli wykorzystujemy standard HTML, mamy konsorcjum W3C, które ustala pewne wspólne dla wszystkich standardy, które są otwarte. Znaczy, że każdy może je zaimplementować. My wykorzystujemy jedną z implementacji tych standardów, czyli WebKit2. Ale każdy tak naprawdę może zaimplementować podobną funkcjonalność po swojemu. Więc platforma jest otwarta ze względu na to, że wykorzystuje otwarte standardy, ale jak również otwarte ze względu na swoje źródła. Tylko teraz pojawia się to pytanie. Jak zrobić aplikacje, które będą tak samo szybkie, tak samo funkcjonalne w korzystaniu ze standardu HTML, jak w przypadku aplikacji natywnych. Jeszcze jeden punkt na końcu, nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę z tego, że w momencie, kiedy coś wchodzi do standardów internetu, konsorcjum W3C wymaga od wszystkich uczestników tego procesu, aby zadeklarowali, że za darmo udostępnią swoje patenty związane z tą technologią. To też jest kolejny argument dla nas na rzecz wykorzystania. Jak wiecie Państwo, no, patenty są dzisiaj podstawą sporych konfliktów między wieloma firmami i chcielibyśmy uniknąć części przynajmniej przy tej platformie. No, na pewno niestety nie jest to taka ochrona całkowita, ponieważ wciąż nie wszyscy biorą udział przecież w standaryzacji. Istnieją trolle, które zawsze będą chciały coś uszczknąć sobie. Co tak naprawdę, a co z szybkością? Na następnym slajdzie chciałem skupić się właśnie na tej szybkości. W jaki sposób zapewnić to, żeby jednak HTML wydawał się użytkownikowi tak samo płynny jak aplikacje natywne? No przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę to, że interpreter JavaScriptu działa znacznie wolniej niż kod napisany w języku C, który kolega wcześniej robił prezentację o high performance computingu, nie ma szans, żeby w JavaScriptie zrobić cokolwiek typu high performance. To po prostu nie jest standard, nie jest język przeznaczony do tego.
Co więcej, nie oczekujemy też od programistów, że będą dokonywali jakichś cudów, kodując w JavaScriptie obsługę na przykład filmów. To, co w związku z tym robimy, opieramy się na istniejących standardach HTML i 5 CSS3 na ich funkcjach związanych z multimediami. Na tym, że to sam natywny kod, który jest udostępniony przez interfejsy programistyczne z tamtych standardów, on ma wykonywać tą ciężką pracę, czyli na przykład animacje, tak, w CSS-ie. Jeżeli chcemy odtworzyć film, to nie implementujemy w JavaScriptie własnego kodeka, tylko wykorzystujemy tak wideo, który jest naprawdę doskonałym interfejsem do obsługi filmów czy muzyki. Jeżeli chcemy narysować ładną grafikę w grze komputerowej, chcemy, żeby to było szybkie i płynne, to wykorzystujemy Canvas do grafiki dwuwymiarowej i doskonale na naszej platformie zaimplementowany WebGL, który pozwala na rysowanie bardzo ładnych grafik trójwymiarowych. Te wszystkie elementy powodują, że nasz HTML jest dwa razy szybszy od JOS-a. Oczywiście jest to takie trochę demagogiczne mówienie, ale dlaczego można tak to określić? Bardzo szybszy w tym sensie, że możemy napisać aplikację w języku, który zna bardzo wiele osób, który jest łatwy, dużo łatwiejszy niż Objective-C, czyli w JavaScriptie, a z drugiej strony te aplikacje działają szybko. One nie ustępują swoją responsywnością aplikacjom natywnym właśnie dzięki temu, że wykorzystują do tych najtrudniejszych zadań, najbardziej obliczenia chłodnych kod natywny, który zostanie zoptymalizowany przez naszych wspaniałych inżynierów od High Performance Computingu. I w ten sposób zapewniamy tą szybkość. Co więcej, jak już wcześniej powiedziałem, ta szybkość jest dostępna w symulatorze. Jeśli ściągną sobie Państwo z naszej strony Tizen.org nasz wspaniały SDK, nasz wspaniały symulator, który oczywiście jest wersją Linux, to będziecie mogli Państwo przekonać, jak ładnie to działa. Bardziej, że wykorzystuje kod możliwości sprzętu przy symulacji, więc warto zacząć, to jest spróbować napisać jakąś ładną aplikację w WebGL-u. Następnie chciałbym skupić się na wykazaniu tego, że nasze interfejsy programistyczne, które dodaliśmy do standardów internetu, są przede wszystkim potrzebne i jeszcze bardziej ułatwiają tworzenie własnych aplikacji. Niestety, albo na szczęście, standard internetowy jeszcze nie obejmuje wszystkiego. Na przykład komunikacji NFC, Near Field Communication, która jest jednym z istotnych elementów naszych nowych smartfonów. Takie funkcje, najważniejsze funkcje smartfona staramy się udostępnić przez nasze własne interfejsy, które są wzorowane na tym, co powstało w pracy konsorcjum WAF, Pulsar Application Consortium, czyli jest to zestaw interfejsów programistycznych, które są bardzo ładnie dostosowane do tego, jak w JavaScriptie należy pracować, pozwalają na tworzenie szybkich i wydajnych aplikacji, które jednocześnie mają dostęp do bardzo istotnych zasobów wewnątrz smartfona. Co jest tutaj bardzo ważne? Nie możemy pozwolić na to, aby taka aplikacja zrobiła użytkownikowi krzywdę. Nikt z nas nie chce, żeby webowa aplikacja przełamała zabezpieczenia w telefonie. Jest to bardzo istotny element i dlatego każda aplikacja dostarcza manifest, który opisuje, co ona chce wykorzystać z naszej platformy, a my po naszej stronie zimplementowaliśmy bardzo wielofunkcyjny silnik bezpieczeństwa, który może być w elastyczny sposób programowany, tak aby udostępnić pewnym aplikacjom ściśle określone pewne funkcje te smartfony. To jest bardzo ważne dla naszych klientów, dla operatorów GSM, którzy nie chcą, żeby aplikacje webowe wysyłały na drogie numery SMS-y z telefonów użytkowników. Dlatego zaimplementowaliśmy bardzo skuteczny silnik bezpieczeństwa. W efekcie to wszystko, jak dodamy razem, powoduje, że aplikacje webowe, czyli aplikacje oparte z tym wyszyce, w zasadzie mogą zrobić wszystko to, co aplikacje natywne, a nawet więcej niż w przypadku iPhone'a, czyli iOS'a, który po prostu nie udostępnia części tych interfejsów nawet aplikacjom natywnym na swojej platformie.
teraz już bardziej konkretnie. Czego brakuje, czego uznaliśmy, że brakuje nam w standardach W3C? Na przykład możliwości zapisu plików. No, aplikacja webowa, nasze rozumienie, czyli aplikacja oparta na standardzie W3C niekoniecznie musi być związana z jakimkolwiek serwerem internetowym. Ona może być składowana lokalnie. Więc musi mieć prawo lokalnego zapisu danych. Co więcej, ze względu na prywatność, w wielu przypadkach my tak naprawdę odcinamy tę aplikację. Jeżeli w manifestie aplikacja nie stwierdzi, że chce komunikować się z siecią, to ona nie ma takie uprawnienia. Więc musi wszystko składować lokalnie. Dlatego ma dostęp do systemu plików, czy do lokalnych multimediów, do lokalnego banku filmów i muzyki. To jest jeszcze istotnym elementem dodatkowym, który dodaliśmy. Usługi lokalizacyjne już w standardach W3C pojawiają się. GPS można wykorzystać jako źródło informacji o lokalizacji również w stronach internetowych, w smartfonie. Jeżeli oczywiście już ktoś się na to zgodzi. My dodajemy już do tego takie funkcje znane fachowcom od jak reverse geocoding, czy geokodowanie, czyli pewne zapytania do baz danych, które po stronie serwera wykonują obliczenia dla użytkownika i pozwalają mu na zlokalizowanie istotnych informacji. Co jeszcze? Interfejsy do czujników, którymi też wzbogacają interakcje z aplikacją i to, co jest lepsze dla smartfona, czyli komunikacja. Dodajemy obsługę skrzynki pocztowej, skrzynki MMS-owej i takich elementów jak zasłanianie się czy historia rozmów. No i bardzo związane ze sprzętem funkcje takie jak Bluetooth czy NFC. To jest naprawdę istotne dla nas, aby zapewnić tą samą funkcjonalność w obowie aplikacji jak aktywnej, dlatego te interfejsy są niezbędne. Na następnym slajdzie chciałbym wykazać, że potrafimy też zrobić interfejsy, które są pozwolą przyspieszenie działania aplikacji. W jakim sensie? Dlaczego system plików jest tak ważny, żeby przyspieszyć działanie aplikacji webowej, żeby nie komunikować się cały czas z serwerem? To jeżeli zastanawiacie się nad tym, dlaczego aplikacje webowe są wolne, czy strony internetowe są wolne na smartfonie, to wynika z tego, że smartfon nie ma tak szybkiego łącza internetowego jak komputer. Dlatego musimy postarać się o to, żeby mógł lokalnie składować dane w pamięci nieulotnej. I do tego służy interfejs systemu plików, który pozwala również na zapis. Fajne aplikacje to są aplikacje, które na smartfonach są często grane. Dlatego dostarczamy interfejs, który pozwala na integrację z czujnikami, czyli na odczyt bezpośredni, odczyt pomiarów kompasu, żyroskopu akcelerometru. Dzięki temu możliwe jest napisanie naprawdę ciekawej aplikacji, która to wygląda na szybko, to też jest istotne. No i na koniec ta dodatkowa funkcja, która jest nowością na naszych platformach smartfonowych, czyli NFC wraz z Bluetoothem, który jest konieczny, aby w łatwy sposób zestawić komunikację między urządzeniami. Chcemy, żeby aplikacja webowa potrafiła robić to samo co natywna, wobec tego wystawiamy te dodatkowe interfejsy, których naszym zdaniem zabrakło, czy też jeszcze nie zostało standaryzowane w ramach konsorcjum W3C. No i na koniec, przynajmniej tej części, w której ja będę coś mówił dużo i bez przerwy, chciałem podsumować. Czym jest Tizen? Jest ze strony Linux Foundation oraz Samsunga i Intela zaproszeniem do współpracy ze wszystkim. W tym sensie, że otwieramy nasze źródło na licencji patchowej, jak również otwieramy nasz SDK dla autorów aplikacji, ponieważ platforma taka jak Tizen nie może stać się znaczącą konkurencją dla innych platform, jeżeli nie będzie miała ekosystemu złożonego z ludzi, którzy chcą zarobić pieniądze na takie platformy, ale również entuzjastów, którzy są ogromnym źródłem innowacji. Dlatego właśnie stawiamy na JavaScript i HTML5, ponieważ wydaje nam się, że w ten sposób możemy przyspieszyć proces innowacji, proces powstawania nowych pomysłów na to, jak mają działać te nowe, fajne urządzenia. Czyli budując naszą platformę, postawiliśmy na otwarte oprogramowanie, wykorzystaliśmy komponenty z nim związane i
efekcie no ważne jest też, żeby coś oddać community od siebie. Dlatego koniec końców Tyson został upubliczniony. I tutaj liczymy na kontrybucję oczywiście. Jest to bardzo istotny element, ponieważ no, tak ogromna platforma jest bardzo złożona i bez wsparcia społeczności open source jej udoskonalenie tak naprawdę jest bardzo trudne. I ostatni punkt, to co już mówiłem, te technologie webowe. Dlaczego one są trendy? Dlatego, że mają te dwie cechy. Szybko otworzy się aplikację i szybko one działają przynajmniej na naszej platformie. I mogę powiedzieć. No i teraz pytanie i odpowiedzi. Właśnie miałem nadzieję, że będzie pytań będzie dużo. Proszę o przekazanie mikrofonu. Ja mam aż trzy. Pierwsze moje pytanie to jest takie, czy Samsung współpracuje tak jakby w obie strony z organizacjami takimi jak WWG, czy Mozilla, czy inne nad wytworzeniem takich standardów, które są potrzebne? Bo na przykład, nie pamiętam w tym momencie, która przeglądarka, albo Firefox, albo Chrome ma już File System API i pytanie, jak wygląda współpraca pod tym względem? Tu mogę powiedzieć, że przede wszystkim staramy się zaproponować ciekawe rozwiązania w postaci open source'owej. To pozwala wszystkim na zaimplementowanie, tylko przekonanie się, czy jest to ciekawe, czy jest to dobre. I wtedy możemy wypracować standard na zasadzie powszechnego użycia. Ale również no, w tym momencie te prace nie są tak aktywne, jak były wcześniej. Braliśmy udział, nie wiem, czy pan kojarzy WAC, czyli World Application Consortium, to właśnie była aktywna organizacja, w której staraliśmy się wraz z operatorami GSM i producentami telefonów wypracować nasze własne interfejsy programistyczne w webowe i w ten sposób staraliśmy się zbudować pewien standard. Oczywiście w ramach rozwoju Tizena, bo mamy nadzieję, że dzięki temu, że wykażemy, że te nasze interfejsy są dobre i wygodne, to będzie szansa na to, żeby je wprowadzić do standardu. Przy czym file system tutaj jest takim przykładem dosyć szczególnym. On częściowo pokrywa funkcjonalność, to, o której pan mówi, czy zapis i odczyt, ale w praktyce w wielu silnikach nie jest tak naprawdę do końca tak zaimplementowane i aktywne. Okay. Mamy nasz... A mam w takim razie pytanie, co jeśli zostanie ustandaryzowane inne API? Bo jeśli zostanie ustandaryzowane API Samsunga, to wszystko fajnie, nie będzie problemu, ale jeśli standard okaże się inny, to czy Samsung postanowi zaimplementować standard, czy stwierdzi, że robimy to swojego? No, będzie to zależało od konkretnej sytuacji. I w tym momencie jest tak, że my tak naprawdę podążamy za wszystkimi nowościami, które są ustandaryzowane przez W3C. Czyli na przykład pojawiają się pewne duplikacje rzeczywiście, że W3C na przykład wchodzi nowy API do orientacji, a my mieliśmy swój własny wcześniej, więc tak naprawdę mamy dwa w tym momencie. Bo staramy się po prostu nadążać za tym rozwojem, bo wiemy, że po prostu to, co zostanie ustandaryzowane, to prawdopodobnie będzie użyte również przez programistów aplikacji, bo naprawdę oni są dla nas bardzo ważni, bo to oni zbudują przyszłość tej platformy. My możemy dostarczyć świetny telefon, ale ten telefon dostanie w aplikacji, no nie sprzeda się po prostu. W takim razie moje kolejne pytanie. Co jest pod tym wszystkim? W sensie, jaki tam jest system? Bo oczywiście webowo można zrobić bardzo dużo, ale no jako użytkownik telefonu czasem lubię się w tym telefonie pobawić szelem, pobawić tym, co ma w środku. Zasadniczo jest on bardzo posiksowy. Jest to normalna, standardowa biblioteka, bez żadnych dziwnych domysłów, że tak powiem. I krytykując oczywiście innych platform, które mają pewnie swoje powody, dlaczego tak robią. My postawiliśmy na standard Linuxowy do tego stopnia, że pod spodem, jeśli uda ci się już zrutować ten telefon, znajdziesz RPM, czyli tak naprawdę dystrybucję... To jest kernel Linuxa, czy zaodplikowany kernel Linuxa, czy to jest zupełnie innego? To jest kernel Linuxa. Okej. Jeszcze moje trzecie pytanie, takie już może i bardziej techniczne. Jak są właściwie separowane aplikacje w Tizenie? Otóż dzięki wykorzystaniu WebKita 2 na każdą aplikację mamy dwa procesy. Web to jest odpowiedzialne za interfejs użytkownika i za silnik webowy.
I to już zapewnia nam ochronę przed najgorszym problemem, czyli przed dziurami w webkicie. Dodatkowo jeszcze każda aplikacja jest oddzielnym, ten zestaw procesów ma dla siebie zupełnie niezależny. Czyli nasz system jest wielozadaniowy i dodatkowo jeszcze mamy dodatkowy proces bezpieczeństwa, który kontroluje te aplikacje i w zależności od sytuacji, na przykład jak użytkownik kliknie, pozwoli na korzystanie z lokalizacji, przydziela tym aplikacjom uprawnienia w systemie. Mamy na poziomie kernela zaimplementowane oparcie o smaka, pewne filtry bezpieczeństwa. Czyli każda aplikacja ma swój nowy proces systemowy, nie jest to jakoś inaczej rozwiązane. Okej. Okay. No to tyle chciałem wiedzieć. Ja chciałem zapytać o... Bo z tego, co tutaj się dowiedziałem, dzisiaj wcześniej nie wiedziałem o tej cenie za wiele, cały ten stack wygląda praktycznie tak samo jak Firefox OS. I jest tam kernel Linuxa, runtime jest na silniku webowym, tutaj jest WebKit, w Firefox OS jest zmodyfikowany Gecko. Wy też dodajecie różne API, żeby używać różnych urządzeń i tak dalej, tak samo jak Firefox OS. Chciałem zapytać, który z tych projektów powstał wcześniej i czym różni się ten projekt Firefox OS, tudzież w drugą stronę, w zależności, który był wcześniej? Może ja odpowiem na to pytanie. Myśmy w 2008 roku pracowali nad Mozilla w tamtym czasie i też współpracując bezpośrednio z Fundacją Mozilla i próbowaliśmy przekonać tę przeglądarkę do współpracy w systemach embedded. Nie udało nam się z różnych powodów. Główny był architektoniczny, niestety. Tak silnie to napisane, że zwyczajnie był za wolny na ówczesnym sprzęcie. I podjęliśmy 3-4 lata temu decyzję, że stawiamy Webkita. Więc to jest na pytanie, co było wcześniejsze. Prawdopodobnie nasze podejście do Mozilla. Aczkolwiek nie udało się, więc do tego czasu jest Webkit, który został bardzo dobrze. Tutaj Piotr parę przytyczków w kierunku firmy Apple strzelił. Ja teraz jestem, żeby podziękować firmie Apple, to jest świetną robotę, portując Webkit do rozwiązania embedded. To jeszcze nawiązując do tego, w takim razie zakładając, że aplikacje, które będziemy tworzyć na takie smartfony, to będzie HTML, JavaScript, CSS, prawda? Tak samo chyba jak w Firefox OSie. Czy jest szansa na to, że ja pisząc w przyszłości taką aplikację będę mówił bez problemu uruchomić i na Tizenie, i na Firefox OSie, czy jednak te różnice są zbyt duże w tym momencie? Powiem tak, że ja robiąc w tej chwili aplikację webową na naszą platformę, no zazwyczaj testuję głównie na PC-cie, bo jest mi łatwiej, używam Chrome do tego i to nie dlatego, że nasze SDK nie jest średnie oczywiście, tylko ze względu na swoje przyzwyczajenia pewne i one, ta aplikacja działa z niewielkimi modyfikacjami związanymi z obsługą ekranu typowego, więc z wyjątkiem tych interfejsów, właśnie szczególnych interfejsów, które już dodajemy, to na pewno te aplikacje będą przenośne. I większość codebase'u związana z interfejsem użytkownika czy logiką biznesową może zostać przeniesiona bez problemu, bo to jest jednak JavaScript. Przejdzie ten sam, bardzo podobny. Natomiast interfejs specyficzny dla naszej platformy, no oczywiście, no, jeżeli nie zostaną zaimplementowane w Firefox OS, takie jak NFC, no to tam oczywiście to nie zadziała. Okej, dzięki. Ja chciałbym skomentować jeszcze sprawę z Firefoxem, bo obserwując jego rozwój przez dłuższy czas, czytałem trochę na ten temat, że Firefox to jest jeden z tych programów, który od kiedy zmienił nazwę z Mozilla na Firefoxa, stara się naprawić błędy swojego poprzednika. Dlatego od czasu, jak Firefox w ogóle z Mozilla powstał, architektura jest powoli zmieniana, łatane są dzięki pamięci i tym podobne. I to nie jest kwestia portowania tak naprawdę aplikacji na embedded, tylko to, że WebKit jest młodszy, został napisany przez ludzi już poniekąd bardziej doświadczonych, ponieważ no, w czasach, kiedy pisano Netscape'a, który potem stał się
Mozilla, który potem stał się Firefoxem, ludzie po prostu nie umieli pisać w Forcie programowania. I to pozwoliło stworzyć najzwyczajniej lepszy silnik. Firefox niestety ma zaszłości i dlatego dopiero teraz staje się używalny. Zapraszam jeszcze do zadawania pytań na temat naszej platformy. Może jakichś szczegółowych API-ach, o których nie powiedziałem. Tutaj ktoś. Ja bym się chciał zapytać, jakie to kolorowe działy. Przepraszam, ale nie słyszę. Ja bym się chciał dowiedzieć, jakie kolorowe wideo to obsługuje i jakieś na przykład kamery i innych formatów, które nie będą obsługiwane przez tego momentu. Jeżeli chodzi o kodeki, to fajną sprawą jest to, że mamy portującą. Nasz port opiera się na, jak już powiedziałem, Line Foundation Library i naszych własnych bibliotekach do obsługi na przykład wideo. Czyli to nie ma w ogóle, nie jest to ograniczenie, nie leży z WebKitem. WebKit dostarcza obsługę interfejsu programistycznego zgodnego z W3C, a my pod spodem dostarczamy nasze kodeki. Czyli jesteśmy w stanie dostarczyć bardzo bogatą reklamę, ponieważ no, też korzystamy oczywiście z open source'owych komponentów tutaj. I wszystko to, co w open source będzie dostępne, jak również nasza własna technologia proszę wiary, jeżeli będzie potrzebna, zostanie stosowana i no, będziemy wspierać wszystko, co tylko się da. Co więcej, to nie są jeszcze słowa. W najnowszej wersji w taku wideo dodaliśmy obsługę napisów. Czyli nie wiem dokładnie której wersji, ale możliwe, że sporo filmów ściągniętych z Pirate Bay może nawet z napisami zadziałać całkiem nieźle. Znaczy tak, oczywiście nie zachęcam do piractwa. Proszę. Dwa pytania dotyczące już takiej nieco niższej warstwy niż WebKit, czyli EFA. Generalnie w tym projekcie to tam się za dużo nie działo. W sumie baza użytkowników to miał dosyć malutko w sumie. Stąd pytanie, czy wy macie zamiar generalnie wynieść coś do niego, tudzież oddać to, co do niego, że tak powiem, dopiszecie, dorobicie, poprawicie, etc. Czy generalnie, czy jest szansa, że wasz wkład jakoś w ogóle Enlightenmenta pobudzi raz, a dwa, czy istnieje, znaczy zakładam, że na pewno będzie istniała możliwość, ale jakie ewentualnie mogłoby być zastosowanie aplikacji napisanych na EFL-u bezpośrednio, czyli na tej samej warstwie, na której wedle tej tabelki tutaj na slajdzie z WebKit. Czy jeśli chcielibyśmy zadać jakieś aplikacje bezpośrednio na EFL-u, to jaki ewentualnie mógłby być sens takich działań? Czy jakie mogłoby być zastosowania? Przede wszystkim to chcę podkreślić to, że dla nas kontrybucja do konsorcjum jest bardzo ważna, ponieważ pozwala nam na ukierunkowanie rozwoju konkretnych interesujących nas komponentów w tym kierunku, który nam najbardziej służy. No to może czasami być trochę niepomyśli w społeczności, ale jest to dla nas bardzo ważne. Tak naprawdę oddajemy to, co otworzymy w naszej firmie, ponieważ wiemy, że w sposób możemy przekonać społeczność do tego, żeby nasze jakieś cele też zostały zrealizowane. Z tego względu kontrybucja do EFL-a jest bardzo istotna. Dlaczego on nie był popularny na tym? On jest po prostu dosyć trudny do wykorzystania. Jest to oczywiście, no, może trochę moja subiektywna opinia. Nie jest to tak łatwy zestaw bibliotek do tego, żeby budować interfejs użytkownika. Interfejs użytkownika jest wydajny i działa płynnie, ale bo wymaga sporo doświadczenia i pracy, nauczenie się tego, jak wykorzystać Enlightenment do budowania aplikacji natywnych, czyli tych w języku C. Oczywiście w ramach naszego spadku no, możliwe jest zbudowanie takich aplikacji. Niemniej w tym momencie, z tego co wiem, nie jest rozważane udostępnienie tego spadku dla dostawców aplikacji. Ze względu właśnie na tą trudność w tworzeniu tych aplikacji. Po prostu no, chcemy dostarczyć coś, co pozwoli na szybkie prototypowanie, na budowanie innowacyjnych aplikacji. W tym momencie tak wygląda ta platforma. Niemniej
No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Rozir swoje. Będziemy obserwować to, czy te aplikacje napisane w PFL-u jednak nie będą konieczne. Na pewno pojawi się potrzeba dostarczenia takiego interfejsu za przyjemność, które będą chciały robić coś bardzo szczególnego z naszą platformą. Niemniej ona jest open source'owa, więc tak naprawdę na niej można postawić własne rozwiązanie i wtedy do tego forma się całkowicie dostęp. Można odrzucić tą naszą warstwę webkitową, która moim zdaniem, czy webkitową, która jednak jest przydatna mimo wszystko. Dwa słowa jeszcze, przepraszam Cię. Na chwilę obecną, tak jak powiedział Piotr, planujemy udostępnić API w języku natywnym dla danych dostawców. Powód jest chyba oczywisty, no tam jest dostęp do wskaźnika. Więc na chwilę obecną potrafimy bardzo dobrze zabezpieczyć platformę i aplikację na platformie w ten sposób dla JavaScriptie, żeby nie było żadnych złośliwych działań. W języku C TizEN 2.0 jeszcze nie jest na to gotowy. I wracając jeszcze do pierwszego pytania EFL-a i naszego wkładu w EFL, jak najbardziej ten wkład już jest. My już publikujemy patche, także pracownicy Samsung Polakali CEN Polska do EFL-a i one są akceptowane przez media neurotypiotyki. Ja mam jeszcze dwa pytania, bo tak właśnie nasunęło mi się jedno z nich teraz. Wiesz, że to jest tak, że przecież to jest otwarty system, więc w jakim sensie Samsung będzie udostępniał API wybranym dostawcom? W sensie konstrukcji konkretnego urządzenia wypuszczonego na rynek. Tego, jak ono będzie już zdeployowane w konkretnym smartfonie. I tutaj rzeczywiście jakieś ograniczenia mogą się pojawić, nimi tak naprawdę no nie jesteśmy fachowcami. Czyli nie skompiluje sobie i nie zainstaluje Tizena na swoim telefonie. W tym momencie są skrypty do budowania, więc tak naprawdę cały ten codebase, który jest udostępniony na licencji Apache'owej, no pozwala zbudowanie Tizena, ale to nie jest Tizen na jakieś konkretne urządzenie jedno. Ale nie ma blobów z traderami i tak dalej, z TWR. W tym momencie z tego co wiem, to nie. W tym momencie jeszcze nie, bo nie, po prostu to nie jest obraz na konkretne urządzenie jakieś tam, na przykład Galaxy, któryś tam. No właśnie, a jeśli już o urządzeniach mówimy, to moje drugie pytanie, kiedy będzie można jakieś dostać? Urządzenia można było już dostać w czerwcu na konferencji Tizen Developer w San Francisco, gdzie rozdaliśmy, wydaje się, 3 cyfrową liczbę urządzeń referencyjnych. Troszkę daleko. Więc i to na chwilę obecną był jedyny moment w czasie, kiedy urządzenia były udostępniane. No kolejne to już będą próby rynkowe i nie zdradzam w tej chwili, kiedy jaki rodzaj produkt będzie dostępny, jeśli chodzi o Tizen. Okej. Okej, wygląda, że już nie mam więcej pytań, więc gorące brawa.